Własny kurs online jest bardzo ciekawym sposobem zarabiania w internecie. W dzisiejszym wideo przyjrzymy się całemu procesowi budowy kursu, zaczynając od pomysłu na kurs lub też jego braku, poprzez budowę poszczególnych elementów, promocję i sprzedaż. W związku z tym, jeżeli interesujesz się tematem zarabiania przez internet, tudzież chcesz zbudować swój własny kurs online, zapraszam Cię serdecznie do obejrzenia tego materiału w całości. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i już teraz zapraszam Was do pobrania w pełni darmowego e-booka 10 sprytnych pomysłów na zarabianie w internecie, dzięki któremu zarobicie minimum 1000 zł. Link do e-booka znajdziecie pod tym wideo. Zacznijmy od początku. Kursy online w ostatnich latach stały się bardzo popularne. W związku z tym, dlaczegoż by nie zrobić tego z procesem nauki? Tegoroczna pandemia przyspieszyła jeszcze bardziej ten proces i sprawiła, że coraz więcej osób z jednej strony chce się edukować za pośrednictwem sieci, z drugiej natomiast pragnie przenieść swoją działalność do internetu. Dla jednych i dla drugich to rozwiązanie jest bardzo dobre. Studenci chcący zdobywać nowe umiejętności nie muszą przemierzać połowy Polski, aby spotkać się z ekspertami, którzy nauczą ich czegoś nowego. Wystarczy, że usiądą wygodnie w zaciszu swojego domu czy też mieszkania i o dowolnej porze dnia lub nocy mogą zacząć proces nauki. Po drugiej stronie wygląda to jeszcze lepiej. Osoby, które chcą dzielić się swoją wiedzą z innymi, tworząc kursy online, mogą dotrzeć do setek, a nawet tysięcy nowych studentów z całego kraju, a nawet świata, bez potrzeby podróżowania, wynajmowania powierzchni do prowadzenia swoich seminariów, czy też kosztów reklamy w danym miejscu, gdzie chcą przeprowadzić kurs. Najważniejszym jednak aspektem tego, jak stworzyć kurs online, jest możliwość skalowania. Wyobraź sobie tego typu sytuację. W klasie znajduje się najlepszy nauczyciel na świecie. Niestety, klasa, chociażby była największym audytorium, może pomieścić określoną ilość studentów. Wykładowca oczywiście może pracować po 12 godzin, 7 dni w tygodniu, szkoląc swoich studentów, ale w pewnym momencie dojdzie do swojego maksimum i tym samym nie będzie w stanie szkolić nowych uczniów. Kiedy jednak przenosi swoje działania do sieci, sytuacja ta zmienia się diametralnie. Tworząc własny kurs online, daje on możliwość każdemu dołączyć do jego grupy. Mało tego, tworząc własny kurs online, wykonuje daną pracę tylko raz, a następnie, kiedy kurs jest gotowy, zarabia pieniądze w internecie z tegoż kursu przez bardzo długi czas. W związku z tym, dość niewielkim nakładem środków, możemy zbudować sobie dochód pasywny. Coraz więcej osób przekonuje się, że tak zwany e-learning może stać się dodatkowym źródłem gotówki, a w niektórych przypadkach dla wielu osób staje się głównym źródłem utrzymania. Okej, skoro powiedzieliśmy sobie o plusach własnego kursu online, czas przejść do samej jego budowy. Ci, którzy mnie śledzą, doskonale wiedzą, że sam tworzę kursy online. Na chwilę obecną posiadam kurs rozwoju na YouTubie z Dominuj YouTube'a, jak również kurs Akademii Afiliacji uczący zarabiania dzięki programom partnerskim. Oczywiście aktualnie pracuję nad kolejnymi projektami i w tym roku na pewno ukaże się jeszcze co najmniej jeden nowy kurs, a być może nawet dwa. Z czystym sumieniem mogę powiedzieć Wam, że tworzenie właśnie własnych produktów w postaci kursów online, czy też e-booków, o których w przyszłości nagram nieco więcej wideo, jest jednym z najlepszych moim zdaniem sposobów na zarabianie w internecie. O ile e-book można stworzyć dość szybko i sprawnie, o tyle własny kurs online wymaga od nas nieco więcej zaangażowania. Sam wiem to najlepiej. Na początku swojej drogi nie znałem całego procesu tworzenia własnego kursu online i mój pierwszy kurs rodził się w bólach i podczas jego tworzenia popełniłem masę błędów, a także straciłem bardzo dużo czasu i nerwów. W tym jednak roku, który bądź co bądź jest do tej pory jednym z najlepszych, jeżeli chodzi o rozwój mojej skromnej osoby, postanowiłem założyć specjalny budżet inwestycyjny. Tak też zrobiłem i od początku roku wydałem już ponad kilka tysięcy złotych na moją edukację. Jeżeli śledzicie kanał, to na pewno zauważyliście nowe materiały, recenzje książek biznesowych, zakup pakietu Inteligentny Inwestor XXI wieku i inne. To niektóre z wydatków, które w tym roku musiał znieść mój budżet inwestycyjny. Uwierzcie mi,
nie był z tego zadowolony, tak samo zresztą jak moja żona, którą z tego miejsca serdecznie pozdrawiam. Oprócz książek, sam rozwijam swoją osobę również dzięki kursom online. Jednym z kursów, które miałem przyjemność przejść, a do którego wracam co jakiś czas, jest właśnie Fabryka Kursów, której autorem jest Mirek Burnejko. Dla tych, którzy nie znają Mireczka, jest to przedsiębiorca i założyciel firmy Chmurowisko, a także kilku innych biznesów. Posiada on również kanał na YouTubie o nazwie Miroburn, na którym dzieli się swoją wiedzą na temat przedsiębiorczości, jak również zdrowego stylu życia i wielu, wielu innych aspektów. Tworzy on również kursy online, dzieląc się swoją wiedzą z innymi. Jednym z jego kursów jest właśnie Fabryka Kursów, w której od A do Z dzieli się całą swoją wiedzą na temat tego, jak stworzyć własny kurs online. Kurs jest mega rozbudowany i dzieli się na 11 modułów zawierających 172 lekcje. Do tego dochodzą materiały dodatkowe, zapisy z live'ów, przez grzeczność nie wspomnę o grupie na Facebooku, na której znajdziemy masę wartości, a także wsparcia ze strony innych uczestników kursu. Zresztą, sami zobaczcie, jak wygląda kurs od środka. Jesteśmy teraz w panelu kursu Fabryka Kursów. Jak widzicie, jest on podzielony na sekcje, w których uczymy się, jak od zera wystartować z kursem online, nawet kiedy nie mamy na niego pomysłu. Mirek wyjaśnia wszystko bardzo łatwo i zarazem dokładnie. Każdy moduł zaczyna się od planu gry, czyli wytłumaczenia, czym będziemy się zajmować w danym module. Następnie przechodzimy do danego zagadnienia. Każdy moduł kończy się podsumowaniem, w którym Mirek pokazuje najczęstsze błędy. Mamy również tutaj zadania domowe, które to oczywiście mamy wypełnić i oddać do oceny. W związku z tym pracujemy cały czas aktywnie. Kurs przeprowadza nas od momentu, gdzie nie mamy pojęcia, o czym zrobić nasz kurs, jak ma on wyglądać i jak mamy go stworzyć, do momentu, w którym mamy gotowy projekt i grupę chętnych osób do jego nabycia. Wszystko oczywiście na jak najwyższym poziomie. Żeby nie było tak słodko i wspaniale, kilka minusów Fabryki Kursów. Po pierwsze, jeżeli myślisz, że Fabryka Kursów zrobi wszystko za ciebie, a ty nie kiwniesz nawet palcem, to daj sobie spokój z tym projektem. Kurs pokaże ci dokładnie, jak stworzyć własny kurs online od zera, ale nie nagra za ciebie całego kursu, nie stworzy agendy, nie zbuduje grona odbiorców. To jest narzędzie, które ma dać ci wiedzę, a ty masz ją wykorzystać. Co z tym zrobisz, zależy tylko i wyłącznie od ciebie. To jest młotek, który pomoże ci wbić gwóźdź w deskę, ale nie zrobi tego za ciebie. Kolejna sprawa to wytrwałość. Jeżeli myślisz, że w 2 tygodnie stworzysz od zera kurs, zbudujesz grono klientów i zarobisz masę kasy, to się mylisz. To jest proces i potrzeba czasu na jego realizację. Mirek w kursie daje nam 3 terminy realizacji naszego celu, jakim jest tworzenie kursu, a najszybsza jest 3-miesięczna wersja. Jeżeli gość, który stworzył ponad 20 kursów, mówi, że najszybciej może stworzyć kurs w 3 miesiące, to tak po prostu jest. W związku z tym musisz znaleźć w sobie odpowiednie pokłady sił i determinacji, aby osiągnąć zamierzony cel. A powiem ci, że jest o co walczyć. Studenci Mirka zarabiają 10, 20, 50, a nawet 100 tysięcy złotych w tydzień, odpalając swoje kursy jego metodą. Sam wyciągnąłem z tego kursu bardzo wiele i moje nowe projekty są tworzone właśnie w oparciu o schemat z Fabryki Kursów. Dzięki temu oszczędzam masę czasu i zarabiam pieniądze. A propos pieniędzy, kolejnym minusem, który musicie przełknąć, jest inwestycja waszego kapitału w narzędzia do produkcji kursu. Platforma do sprzedaży, własna strona www, program do mailingu czy też mikrofon do nagrywania. Wszystko to są inwestycje, które należy poczynić, aby móc wypuścić swój własny kurs online. Dobra wiadomość jest jednak taka, że najwięcej wydajemy na początku, ponieważ kolejne projekty mają już odpowiednie zaplecze. Wydatkiem jednorazowym jest również sam kurs. Nie myślcie sobie, że jest on tani. Tego typu kursy są mega wartościowe i dają nam ogromne możliwości rozwoju, ale również kosztują. Fabryka Kursów to wydatek rzędu prawie 3000 zł. Wiem, dla was to jest pewnie szok, ale tyle kosztuje wiedza eksperta. Niemniej jednak, dzięki własnemu urokowi osobistemu, jak również pewnym znajomościom, możecie zdobyć ten kurs po znacznie niższej cenie. Wystarczy, że podczas procesu zakupu w polu kod zniżkowy dodacie frazę Tomasz K.01,
Pod tym wideo podaję Wam ten kod, a cena kursu spadnie o 1700 zł do poziomu 1295 zł. I to już jest poziom, na który stać większość z nas. Co warto dodać w tym miejscu? Mirek daje nam 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy, w związku z tym nie ryzykujemy nic, ponieważ w każdej chwili możemy wycofać się z decyzji, jeżeli stwierdzimy, że ten projekt nie jest dla nas. Mirek jest w tej kwestii bardzo uczciwy i wystarczy do niego tylko napisać, a pieniądze wracają z powrotem do nas. Nie ryzykujecie więc nic, a możecie zyskać naprawdę wiele. Uwierzcie mi na słowo, że warto. Z programu Fabryka Kursów skorzystało już ponad 800 osób i naprawdę wiele z nich uzyskuje ponadprzeciętne wyniki. Ja sam traktowałem zakup Fabryki Kursów jako pewien rodzaj inwestycji i polecam Wam zrobić to samo. Ten kurs zwrócił mi się już dawno z nawiązką i myślę, że jeżeli tylko włożycie dostateczną ilość pracy w stworzenie własnego kursu online, możecie osiągnąć niesamowite zwroty z tej inwestycji. Jeżeli więc zainteresowałem Was tematem stworzenia własnego kursu online, jak również zarabiania dzięki temu sporych sum, to zapraszam Was na stronę Fabryki Kursów. Link oczywiście znajdziecie pod tym wideo. Mam nadzieję, że ten materiał dał Wam sporo wartości i pokazał, jak sami możecie od zera zbudować swój kurs online. Jeżeli tak się stało, zachęcam Was serdecznie do pozostawienia komentarza pod tym wideo z pomysłem na kurs, jaki chcielibyście, abym to ja dla Was stworzył. Kto wie, może Wasz pomysł stanie się zalążkiem całkiem nowego projektu. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.